Cześć, ja nazywam się Wita Dębska, jestem coachem relacji i dziś zapraszam Was na film, który jest nietypowy dla mojego kanału, dlatego że dotychczas tutaj opowiadałam przede wszystkim o relacjach partnerskich oraz o związkach, a dziś chciałabym Wam opowiedzieć o temacie, który jest bardziej biznesowy, o koncepcie klienta idealnego i o moich klientach idealnych. To jest temat, który przyda się przede wszystkim tym z Was, którzy mają jakiś pomysł na własną działalność, którzy być może chcą odejść z korporacji i stworzyć swój własny biznes, albo którzy już mają swoją firmę, ale nie do końca potrafią trafić do odpowiednich odbiorców. I przede wszystkim chciałabym skierować ten komunikat do tych z Was, którzy mają te swoje pomysły oparte na usługach, czyli na Waszym wewnętrznym potencjale i dostarczacie wartość w oparciu przede wszystkim o Wasze umiejętności, o Wasze doświadczenie, Waszą wiedzę i Waszą markę osobistą. Natomiast jak zwykle oczywiście odniosę się również do życia prywatnego, do naszych partnerów, do naszych przyjaciół, bo nawet na tym przykładzie będzie łatwiej nam wytłumaczyć, dlaczego w ogóle warto taką sylwetkę klienta idealnego sobie stworzyć i dlaczego nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, ja również. I dawno temu już pożegnałam się z tym podejściem, że chcę tutaj na YouTubie tak naprawdę mieć miliony subskrybentów, nieważne jakich, byle mieć po prostu zasięgi albo klientów z całego świata, wszystkich, każdego. No, to nie jest takie podejście, które może się faktycznie sprawdzić i które da korzyści i mi, i Wam. Czym jest w ogóle ten klient idealny? Według mojej definicji, ale takiej definicji, którą też możecie często, z którą możecie często się spotkać, jest to po prostu taka osoba, która będzie mogła uzyskać maksymalną ilość korzyści ze współpracy z Wami, która będzie najbardziej usatysfakcjonowana z Waszej relacji, z tego, co takiej osobie dostarczycie. Dlatego to jest bardzo ważne, bo kiedy mamy takich klientów idealnych, kiedy jesteśmy w stanie do nich dotrzeć, to mamy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i też po drugiej stronie widzimy pozytywną zmianę. Widzimy to, że to, co zrobiliśmy, przyniosło korzyści tej osobie, z którą współpracujemy. I tak naprawdę maksymalną wartość jesteśmy w stanie osiągnąć właśnie w kontakcie z tym idealnym klientem. I no nie każdy tak zareaguje na nas, na naszą osobę. Nie każdy będzie w stanie docenić nasze umiejętności, wartość, którą chcemy dostarczyć, produkty czy różnego rodzaju narzędzia, które jesteśmy w stanie dać, naszą wiedzę, naszą kompetencję. Nie każdy jest na takim etapie swojego rozwoju, nie każdy jest w takim momencie swojego życia, nie każdemu to w ogóle będzie potrzebne. No i właśnie, gdybyśmy mieli tutaj to przyrównać do wyboru partnera, oczywiście możemy podejść do tego tak, nieważne jaki on będzie, biorę go z wszystkim, z całym jego dobytkiem, z wszystkimi cechami charakteru, z każdym jego zainteresowaniem, z każdą wartością, którą reprezentuje, bez względu jaki jest, to super. I to może wydawać się takie romantyczne, no ale jest trochę za bardzo idealistyczne, bo gdybyśmy tak naprawdę umawiali się z każdym z Tindera, z każdą osobą, którą spotkamy na ulicy, bez żadnych kryteriów, bez świadomości tego, czego oczekujemy, czego chcemy, jakie mamy potrzeby, co jest dla nas ważne, czego nie jesteśmy w stanie zaakceptować, no to po krótkim czasie takiego idealistycznego związku, jakiejś takiej relacji, kiedy różowe okulary spadłyby nam po prostu na ziemię, mogłoby się okazać, że nic nas nie łączy i że mamy zupełnie inne spojrzenie na świat, inne oczekiwania, jesteśmy w innym momencie swojego życia i nie jesteśmy w stanie sobie dać tego, co jest dla nas teraz ważne. Dajmy na to, partner, którego poznaliśmy na tym Tinderze, w tym momencie swojego życia przede wszystkim chce poznać świat, podróżować i nie myśli o tym, by budować gniazdo, a my właśnie w tym momencie chcemy zbudować dom, rodzinę, chcemy mieć dziecko i najchętniej z nim. No i okazuje się, że po prostu nie jest nam po drodze. W związku z tym warto mieć też taką świadomość tego, czego ja chcę w związku, czego chcę w relacji, co jest dla mnie ważne w drugim człowieku i co ja sama jestem w stanie też dać. Jakie ja mam cechy, jakie ja mam wartości, którymi mogę się podzielić, bo relacja to jest też wzajemne tak naprawdę obdarowywanie się, branie i obdarowywanie
odpowiadanie na swoje potrzeby. No i podobnie jest, kiedy chcemy znaleźć przyjaciół, kiedy chcemy poznać nowych ludzi. Oczywiście różnorodność jest cenna, jest wartością. Jeżeli mamy różnych znajomych, którzy reprezentują różne poglądy i różne kultury, to często jest ciekawe i rozwojowe dla nas, jesteśmy dzięki temu bardziej otwarci, tolerancyjni, ale jeżeli ci znajomi, na przykład przypadkowo poznani, którzy są tak różni od nas, jednak są zbyt zacietrzewieni w tych swoich poglądach i nie chcą nas słuchać, nie są otwarci na dialog i każda rozmowa prowadzi do kłótni. Jeżeli jest tak, że te różnice uniemożliwiają nam tak naprawdę wspólne spędzanie czasu, jeżeli mamy właśnie inne preferencje, i my wolimy siedzieć na kanapie i rozmawiać, a oni lubią spędzać czas na imprezach, no to po prostu jest małe prawdopodobieństwo tego, że taka znajomość się utrzyma. No i podobnie jest z naszymi klientami, z naszymi odbiorcami, również tutaj na YouTubie, bo tutaj również tak naprawdę staramy się dotrzeć do idealnego odbiorcy, do takiego odbiorcy, który będzie miał jak największą wartość z tego kontaktu z nami, z tego, że odpali ten nasz film, zatrzyma się, zostanie do końca, subskrybuje nasz kanał. Na tym nam zależy, żeby tę wartość właśnie od nas otrzymał i żebyśmy w ten sposób budowali relacje i zaangażowanie. Czyli nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego. No i ja też w pewnym momencie swojego życia zrozumiałam to, że nie da się, nie każdy będzie mnie lubił, nie dla każdego jestem Nutellą i nie będę każdemu smakować, inaczej nie jestem zupą pomidorową i niektórzy wolą zupę z kluskami, a inni zupę krem, więc nie jesteśmy w stanie po prostu zawsze dać wszystkim tego, czego chcą. Więc warto wiedzieć, czym się kierować, znając, będąc świadomym tego, co umiemy, jaką mamy wartość, jaką wartość dostarczamy, co możemy dać drugiemu człowiekowi, zwłaszcza kiedy właśnie tworzymy usługi. Więc pierwszą rzeczą jest to, żeby zastanowić się w ogóle, co ja umiem, co ja chcę dać, jaki ja mam pomysł na siebie, ale od drugiej strony też muszę się zastanowić, czy to, co ja umiem, co chcę dać, czy w ogóle to jest potrzebne światu, czy to da jakąś wartość światu. Jeżeli tak, jeżeli widzę w świecie taką potrzebę, jeżeli wiem, że moje umiejętności odpowiadają rozwiązaniu problemów pewnych ludzi, to warto w tę stronę pójść. Natomiast, kiedy już wiem, że jest pewna grupa ludzi, która ma właśnie taki problem albo taką potrzebę, którą chcę właśnie zaspokoić bądź rozwiązać, to muszę wejść troszeczkę w buty tych osób, które mają te problemy, które mają te potrzeby i zastanowić się, jak te osoby myślą, jak one czują, z czego się wzięły te problemy, jaka może być historia tych osób. Dzięki temu, że ja to zrobię, że wykonam trochę tego wysiłku, że postaram się te osoby poznać lepiej, jestem w stanie na pierwszym etapie szybciej i efektywniej do nich dotrzeć i jestem w stanie zainteresować ich swoim przekazem, dlatego że wybiorę takie komunikaty i takie historie, z którymi oni będą mogli się utożsamić i wartość z tego będą mieli taką, że zatrzymają się właśnie na takim materiale, zostaną na dłużej, by czerpać z tego więcej w przyszłości, tak? Czyli to nie jest tylko branie, ale przede wszystkim to jest nastawione właśnie na dawanie wartości tutaj. Natomiast w oparciu o wiedzę o tej osobie, która ma właśnie te potrzeby i problemy, które ja potrafię rozwiązać, do których ja mam narzędzia i do których ja mam właśnie odpowiednie umiejętności. Dla mnie drugą taką sprawą, która jest niezwykle ważna, i z którą kierowałam się, tworząc swój profil idealnego klienta, czyli osób, z którymi chcę pracować, jest to, by te osoby miały odpowiedni poziom świadomości. I o cóż tutaj chodzi? Ja tutaj nie oceniam tego, czy pewien poziom świadomości jest dobry, czy jest zły. Po prostu to musi być taki poziom, na którym ta osoba stwierdza, że to, co ja jej chcę dać, moje umiejętności, moje wiedza, moje doświadczenie i metody pracy są tym, czego ona potrzebuje i ona ma w sobie otwartość na to, żeby właśnie z tego skorzystać, w to wejść. I
to nie jest dla każdego, tak? Bo żeby ze mną pracować, trzeba być otwartym na zmianę, na to, żeby głęboko pracować w procesie. Ja zachęcam do tego, żeby dotknąć obszarów, które mogą być dla nas bolesne, ale by też pracować w tu i teraz, by pracować z medytacją, by pracować też na przyszłości, na wizji przyszłości, tak? Czyli mamy takie jakby te trzy obszary tak naprawdę. I osoby, które są na to otwarte, które chcą temu powiedzieć tak, ja jak najbardziej wtedy zachęcam do współpracy i lubię, kocham z takimi ludźmi pracować, bo widzę zmianę, którą mogę zaobserwować dzięki temu, że jestem w stanie skorzystać ze swojego własnego potencjału. Jeżeli wiem, że tak naprawdę ta osoba potrzebuje zupełnie innego wsparcia, innych metod, to kieruję ją do kogoś innego. Zdarza się, że oczekiwania są absolutnie nieadekwatne do tego, co ja mogę dać. Ja tłumaczę, dlaczego tego nie mogę zrobić, dlaczego z mojej perspektywy na przykład coś nie będzie też dla tej osoby dobre czy ekologiczne, a w związku z tym, że ja nie mogę jej narzucić swojego zdania, to kieruję ją właśnie też do innego miejsca często. I jeżeli jesteś tutaj na tym kanale, to całkiem możliwe, że kiedyś kontaktowałeś się ze mną i ja powiedziałam wprost, że niekoniecznie może jesteśmy dla siebie najlepszym meczem, taką parą, tak? Czyli w obszarze pracy coacha z klientem również ważna jest chemia, podobnie jak na Tinderze. I bez tej chemii, bez tej takiej relacji daleko nie zajedziemy. No i właśnie tutaj też kolejny składnik, który jest niezwykle ważny. My musimy lubić tych naszych klientów, bo jeżeli nie będziemy ich lubić, to my będziemy się w tej pracy wypalać. I jeżeli będziemy się wypalać, no to po spotkaniu, na przykład po sesji coachingowej z takim klientem, będziemy chcieli tylko wyciągnąć nogi, położyć się na łóżku. A nie o to chodzi, tak? Żeby nasza praca była jakąś mordęgą, żeby to była tak zwana charuwa. Tylko do tego dążyliśmy, zakładając swoją działalność bądź jakiś startup, by dało nam to wolność, satysfakcję, by łączyć pasję tak naprawdę z tym, co umiemy najlepiej. No i dla mnie bardzo ważny też taki składnik tego idealnego klienta, który ja tutaj bardzo mocno też biorę pod uwagę, to jest pewna postawa. Postawa, która jest oparta na wzajemnym szacunku, na zaufaniu, ale też na dotrzymywaniu obietnic, dotrzymywaniu zobowiązań i dawaniu sobie wzajemnie takiego poczucia bezpieczeństwa. Ja pracuję w procesach opartych bardzo o relacje i by ta relacja była zdrowa, byśmy dla siebie byli zdrowi, a nie toksyczni, to warto byśmy tak naprawdę mieli szacunek do siebie, zaufanie i byśmy byli wobec siebie uczciwi. Więc tym się właśnie kieruję, tak? Czyli przede wszystkim chcę trafić do osób, które mają problemy, z którymi ja sobie potrafię poradzić i które potrafię przeprowadzić, potrafię przeprowadzić te osoby przez te problemy, które mają marzenia i cele, z którymi ja też wiem, jak pracować. I myślę, że docieram do tych osób, tworząc tak naprawdę materiał, który jest oparty o problemy tych osób, tak? Czyli wskazując im pewną wiedzę, dając im wartość też w postaci takich materiałów na blogu czy na YouTubie, docieram do tych, którzy faktycznie mogą z tego najwięcej skorzystać. Kolejną sprawą jest to, że ważne jest to, żeby to były osoby, które mają taki poziom świadomości, w którym moje umiejętności będą miały szansę się zrealizować i którym dam największą wartość i będą na to otwarte. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że czasem niektórzy po prostu potrzebują o wiele mniej niż ja mogę dać i to też jest okej. Natomiast są sytuacje, w których ja po prostu z różnych względów mówię nie, inne rozwiązanie będzie dla ciebie lepsze. Ważna jest wzajemna sympatia i ta chemia lubienia się w tym procesie, żeby faktycznie osiągnąć efekty. No i wzajemny szacunek, taka postawa oparta na szacunku, na zaufaniu. I tak wyglądają moi właśnie idealni klienci. I zachęcam Was do tego, żebyście Wy również swój profil idealnego klienta stworzyli. I oczywiście, pracując na przykład z jakimś marketerem, wejdziecie w taki koncept jeszcze bardziej szczegółowo, tak? I
tutaj będą Was zachęcać różnego rodzaju specjaliści do tego, by określać płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zarobki, wykształcenie takiej osoby, tak by jak najlepiej sobie wyobrazić klienta, z którym chcemy pracować. Natomiast z mojej perspektywy najważniejsze jest jednak to, by przede wszystkim znać jego problemy, jego potrzeby i to, jaki ma poziom tej świadomości i czy to jest to, czemu ja jestem w stanie odpowiedzieć właśnie. Ta wzajemna sympatia i postawa, której ja oczekuję i którą ja mogę dać. To jest mój top. Natomiast też chciałabym Wam powiedzieć o tej drugiej stronie. Czyli oprócz tego, że tworzymy sobie idealnego klienta, to często też rekomenduje się nam to, żebyśmy pod tego klienta stworzyli swój wizerunek. No i to jest coś, z czym ja mam ogromny problem, będąc coachem i pracując w mojej profesji z takim bardzo delikatnym obszarem jak emocje, jak praca wewnętrzna, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że to, co jest najważniejsze w relacji z drugim człowiekiem, z samym sobą i co nam daje długofalowe efekty, to jest autentyczność. I te wszystkie narzędzia mogą nam pomóc. Te różne profile osobowości, archetypy, identyfikacja wizualna, która będzie spójna z naszym klientem docelowym, to wszystko nam może pomóc i może jakoś nakierować tego klienta na nas pod warunkiem, że to będzie spójne z nami. Bardzo dużym problemem jest to, że my często na początku naszej działalności i w ogóle w młodym wieku po prostu często, w młodym bądź w średnim wieku, a czasami i później, nie jesteśmy do końca świadomi samych siebie, tego jacy my jesteśmy. Jacy jesteśmy naprawdę. I sugerując się wynikiem jakiegoś testu, albo tym, do kogo chcielibyśmy dotrzeć, a te pierwsze nasze tak naprawdę oczekiwania nie zawsze są spójne z tym, jaką my wartość jesteśmy w stanie tak naprawdę dać. Często to jest metoda prób i błędów i dopiero po jakimś czasie okazuje się, z kim tworzymy tę najlepszą relację. No i sugerując się za bardzo, tymi pierwszymi różnymi wytycznymi, możemy zostać włożeni do pewnego pudełka, albo raczej sami do niego wejść, w którym za chwilę może nam się zrobić trochę zbyt ciasno. I takie problemy mają często na przykład aktorzy grający na deskach teatrów bądź filmach. Oni wcielając się bardzo długo w pewne role, w jedną rolę bardzo długo, bądź przechodząc z roli do roli, zapominają czasem, kim tak naprawdę sami są. Tak się utożsamiają ze swoimi postaciami, że tracą kontakt ze sobą. Albo niektórzy z nich zdają sobie sprawę po pewnym czasie, że te role i w ogóle zawód, który wybrali, jest pewnego rodzaju ucieczką przed samym sobą. I to może też się zadziać, jeżeli zbyt serio wejdziemy w pewnego rodzaju wizerunek, który sobie wykreujemy. Jeżeli za bardzo przywiążemy się do tej kolorystyki, do tych czcionek, do wyglądu, do tego, co ma wisieć na naszej ścianie chociażby, jak mamy być ubrani, tak żeby wpływać jak najbardziej na naszych odbiorców, może za jakiś czas się okazać, że zostaliśmy wrzuceni w pewną garsonkę czy w garnitur korporacyjny, który jest nieuszyty na naszą miarę, który jest niewygodny. Bo my po prostu w momencie, kiedy to sobie kreowaliśmy, jeszcze nie do końca znaliśmy siebie. Co więcej, my się też zmieniamy tak naprawdę. No i jesteśmy inni w różnych obszarach życia, w różnych momentach naszego życia. Pewne części naszego ja są jeszcze nie wykształcone, jeszcze się nie zdążyły ujawnić. Jeżeli za bardzo wbijemy się w jakiś ten garnitur, to po jakimś czasie on po prostu może nas zacząć uwierać. A kiedy zacznie nas uwierać, to my przestaniemy czuć satysfakcję z pracy, zaczniemy się wypalać i tą naszą irytację i niechęć zaczniemy przekładać na naszych klientów. A kolejny raz podkreślam, że w pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest tak naprawdę relacja, zaangażowanie, zaufanie, które stworzymy i autentyczność, naturalność, którą tak naprawdę gdzieś nawet na poziomie podświadomym ten nasz klient wyczuje. Jeżeli brakuje tej naturalności, brakuje autentyczności, to zniechęcamy w pewien sposób, odpychamy tych naszych klientów od siebie. Nieważne jak piękne mielibyśmy kolory, stronę internetową, wystrój naszego wnętrza na filmiku na YouTubie chociażby. Więc nie zniechęcam Was do korzystania z takich narzędzi, ale warto korzystać z nich z głową, wybierać z nich
to, co nam może się przydać, to, co jest ważne, ale też nie dając się wrzucać w jakiś szablon. Warto też podkreślić to, że często najlepsze efekty dają wybuchowe mieszanki, o ile oczywiście one są autentyczne. Bo jeżeli damy się komuś wrzucić na przykład w jakąś etykietkę, według typu osobowości jesteś kontrolerem, albo jesteś archetypem na przykład opiekunki i musisz w związku z tym mieć pastelową stronę internetową, delikatne kolory na sobie, delikatne fryzury i pastelowe ściany na kanale YouTube, no to tak, żeby twoi odbiorcy poczuli ciepło, bezpieczeństwo, tak? To, że chcesz się nimi zaopiekować, dać im dobroć, serdeczność, miłość, tak? Jeżeli wejdziesz to zbyt głęboko, a na przykład wsiedzi w tobie też zupełnie inna energia, która wręcz cię wewnętrznie rozrywa, to po pewnym czasie poczujesz, że udajesz i twoi odbiorcy też to poczują. I często właśnie tak naprawdę charyzma i super takie efekty są mieszanką wybuchową zupełnie przeciwstawnych jakichś cech. Czy tych archetypów, jak już mówimy o archetypach. Wyobraźmy sobie na przykład podróżniczkę, która z jednej strony wchodzi na Mount Everest i gdzieś podróżuje po dżungli, wyglądając jak Indiana Jones, ale też potrafi założyć szpilki, seksowną sukienkę, czuje się w tym komfortowo i kobieco i właśnie takie niebagatelne połączenie, trochę nieprzewidywalne, daje efekt tego czegoś. Tylko tutaj jest ważne to, że to musi być nasze, to musi być prawdziwe, a nie wykreowane. Mam nadzieję, że ten materiał, który jest troszkę odbiegający od tego, co tutaj działo się dotychczas, przyda się Wam. Wam, moim odbiorcom, którzy mam nadzieję, że zostaną ze mną tutaj jak najdłużej i będziecie mieli filmów, z moich materiałów, ze współpracy ze mną jak największą wartość, a również Wam, którzy myślicie o tym, by stworzyć swoją markę, swój produkt, wyjść do ludzi ze swoją usługą, bądź już taką usługę macie i zastanawiacie się, jak dotrzeć do ludzi, którzy właśnie zainteresują się tym, co jesteście w stanie im zaoferować. Na dziś Wam bardzo dziękuję, zachęcam Was do tego, żebyście tworząc ze mną relacje subskrybowali mój kanał i zostali ze mną na dłużej. Dzięki, do zobaczenia!